Zdrowia, szczególnie dla studentów uczelni, koledzy, uniwersytetów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No czasami jak się ogląda te filmiki ludzi, no powiedzmy, którzy pokazują swoje doświadczenie w Ameryce, bardzo często są to ludzie, którzy byli w Ameryce pół roku, rok, czy dwa, czy cztery, no i są bardzo zdenerwowani, no to poza, powiedzmy, napiwkami w restauracjach, to drugim zażaleniem są szkoły. No szkoły są od groma, są drogie, tak, są bardzo drogie, 40, 50, 60, 70 tysięcy, no i ludzie przedstawiają to, że ktoś kończy tą szkołę, no i ma 160, 200, 300 tysięcy dolarów pożyczki. No nie jest to tak do końca. Nie jest to tak do końca. Ludzie kończą szkoły troszeczkę mniej. No fakt jest faktem, że w zeszłym roku 70% ludzi miało średnio 30 tysięcy pożyczek, no ale to na 4 lata studiów, no to jest 7,5 tysiąca, no to powiedzmy na 12 miesięcy nawet, no to jest $600. No to nie jest tak dużo, tak? Tak się mówi, no ale to jeżeli się włączy w to wikt i opierunek, no i uczelnie i tak dalej, no to to nie jest tak dużo. No w międzyczasie dużo też w sumie płacili czy pracowali, no ale to też jest następna sprawa. Jest takie określenie Ivy League. Ivy to znaczy bluszcz. Bluszcz, liga to znaczy liga. No i w Ameryce dużo ludzi w sumie zastanawia się, co to jest ta bluszczowa liga. No bluszczowa liga, no to jest w sumie nie bluszczowa, tylko po rzymsku czwórka, no to w zasadzie jest jedynka i piątka przed, czyli jest 5 minus 1, czyli jest 4. Czyli czwórka, liga czwórki. A liga czwórki, no to były 4 najstarsze koledże, uniwersytety w Ameryce. Princeton, Yale, Harvard i Dartmouth. To były takie 4 uczelnie na tej nowej ziemi. Większość to jest właśnie w Nowej Anglii. Nowa Anglia, to jak się popatrzy na Amerykę, no to tu jest Kalifornia, to Kalifornia, no to powiedzmy doszła do Ameryki 100-150 lat temu, po tym jak te pierwsze 13 kolonii, bo te pierwsze 13 kolonii to była Nowa Anglia. Pielgrzymi przyjeżdżali tam 1600 lata i się osiedlali, no to byli religijni ludzie, no i uwielbiali, czy zdawali sobie sprawę z siły nauki, no i pod rządem, czy pod dyrekcją Londynu zakładali te uczelnie, no protestanci, tak, no bo w sumie to był kościół anglikański, król był papieżem, można powiedzieć, czy udawał papieża, wymordowali tam katolików, no ale uczelnie mimo wszystko zakładali, tak, także Harvard, Princeton, Yale i Dartmouth, no to były protestanckie koledże, no i to była Liga Czterech, dlatego to było Ivy League, jedynka, piątka, jako Ivy. No, nie wiem, czy rozumiecie, o co to chodzi, no ale jedynka to można przeczytać jako I, czyli litera I i V jako piątka, czyli to jest Ivy League, Liga Czterech. No i teraz właśnie oni, te koledże oferują coś takiego jak nauka, czy skończenie koledżu bez pożyczek. Jak to się odbywa? No na pewno nie jest to bez pożyczek, to nie jest za darmoche. Nie jest to, że ktoś idzie na uczelnię i będzie wykształcony, dostanie dyplom bez żadnej kasy. No na pewno tak nie jest. Harvard w Cambridge, w Massachusetts, oni mają ciężkie miliardy. Mogliby wszystkich studentów od dzisiaj przez następne tam 30 lat wykształcać kompletnie za darmo, bo oni powykupywali bardzo dużo nieruchomości. No a jako organizacja niedochodowa
no bo uniwersytety, tak jak i kościoły, są wyższej użyteczności publicznej, no i nie płacą takich podatków, jak firmy czy instytucje jakieś dla zysku, komercyjne. I co znaczy to bez pożyczki? No bez pożyczki to przede wszystkim, jak powiedziałem, nie za darmo, no i te wszystkie szkoły to proponują coś takiego, że mówią, dobra, pożyczek nie będzie, to musicie dać ileś tam pieniędzy, także od razu jest na początek, trzeba dać kilka czy kilkanaście, kilka tysięcy powiedzmy, ale można dodatkowo dochodzi to, że można odpracować, czyli jak student będzie pracował w bibliotece, czy będzie jakimś tam trenerem pływania, czy weźmie jakieś grabie i tam będzie liście zbierał na kampusie, czy zmywał kible i tak dalej, no to w zasadzie te pieniądze będą dochodziły jako jego pensja pod konto jego szkoły. Jeżeli powiedzmy uczelnia kosztuje 65 tysięcy, a oni zobaczą, że rodzina może zapłacić 25 tysięcy, no jak to się odbywa? Jest coś takiego jak FAFSA. FAFSA to jest Free Application for Federal Student Aid. No jest to taki, mają taką formułę, no i oni patrzą, tam się wpisuje, kto pracuje, ile osób jest w rodzinie, ile tam dzieci i tak dalej, ile tych, czy ma się drugi dom, czy ma się samochody, czy się spłaca ten podstawowy dom, czy się wynajmuje i tak dalej, i tak dalej. No i mają ograniczenia tam, przede wszystkim pierwsze, co jest, to jeżeli ktoś ma powiedzmy $1,000,000 na oszczędnościach, no to 1% z tych wszystkich oszczędności, oni od razu mówią, tak, 1% mogą płacić na szkołę. Także to powiedzmy z miliona to jest jeden to z miliona to 10 tysięcy idzie automatycznie. No ale to są właśnie takie sumy, tak, przy takich pieniądzach. No i Wtedy można sobie wyliczyć, ja dam później sznureczek, gdzie można wyliczyć, ile komu by kosztowało. No druga sprawa jest, że oni oferują te brak pożyczek, no ale to, żeby dostać się do tej szkoły, no to też trzeba mieć wyniki. Trzeba mieć wyniki, jest w Ameryce jest coś takiego jak coś podobnego do matury, tak, także są egzaminy, tam angielski i matematyka, tam można dostać 1600 po 800 punktów z każdego, no i wiadomo, że jednak tam najbardziej kują Azjaci, Chińczycy. Chińczycy jak przyjeżdżają, no to z reguły rodzice to są bogaci albo bogaci komuniści, no i tutaj się szkolą, no i oni mają tam 1550-1600, później są biali, później są brązowi, no Hindusi są troszeczkę pośrodku, no i później są czarni. No i na tych uczelniach, no to też są różne gimnastyki, akrobatyka i tak dalej, no bo dają punkty za pochodzenie, później dają pożyczki, później dają jakieś granty, czyli ofiary, jak to, no nie wiem, jak to się nazywa, bezzwrotne pożyczki, można powiedzieć. No ale żeby dostać do tych szkoły, no to jednak tam są oblężenia. Tam jest 40, 60, 80 aplikacji na jedno miejsce, także mało kto się dostaje do tej góry. Na pewno jeżeli ktoś jest zdolny z nisko zarabiającej rodziny, no to w zasadzie ma gwarantowane, że może ukończyć tą szkołę, bez dużych długów. No bo często jest tak, że powiedzmy są uczelnie stanowe, no i te uczelnie stanowe są tańsze, no ale trzeba za nie zapłacić, a uczelnie prywatne, te Ivy League, no i te jeszcze dodatkowe, bo teraz w zasadzie to jest takich 8 uniwersytetów dołączyło do tych 4, też się dołączył Amherst, Bowdoin, Colby, Ozark, Columbia, Davidson,
Swarthmore i Hopkins, John Hopkins, także jest jeszcze większa grupa. No i oni wszyscy w zasadzie pilnują tego, żeby przyjmować studentów ze wszystkich środowisk. Podciągają też, wiadomo, że jeżeli studenci dostaną się za punkty za pochodzenie, no to często mieszkali w miejscach czy w miastach, gdzie szkoły nie były na najwyższym poziomie. Sporo tych uczelni daje powiedzmy takie 40 tysięcy, czy 50 tysięcy, czy 60 tysięcy, to nawet jeżeli ta FAFSA, czyli federalny system pożyczkowy powie tak, możemy dać 5, czy 10, czy 15 tysięcy, będzie spłacał tam przez 5, czy 10, przez ileś lat, no to uczelnie, powiedzmy, biorą tą pożyczkę federalną i ją spłacają. Tak? Także to jest, no jest to wszystko zagmatwane. Można powiedzieć, że to jest wszystko zagmatwane. Ciekawe jest to, że te koszty potężne, no między innymi co spowodowało, no komunizm spowodował, socjalizm spowodował w kongresie w ciągu ostatnich 20-30 lat ci postępowi ciągle krzyczeli, że każdy ma prawo do nauki. No i zrobili coś takiego, że państwo pożycza pieniądze. No i teraz ministerstwo, powiedzmy, edukacji, no i ministerstwo skarbu, bo te pożyczki są gwarantowane w ten sposób, że państwo jako takie nie daje pieniędzy, tylko banki dają pieniądze, a banki jak dają pieniądze, to mówią, jeżeli ktoś nie będzie spłacał, no to państwo odda. Także to jest też dosyć takie dziwaczna sytuacja. I pożyczki szkolne są jedynymi pieniędzmi, czy jedynymi finansami, których nie można wpisać do bankrupcji, no bo jeżeli ktoś tam zapożyczy się na jakieś inne rzeczy, no i pójdzie do sądu, do bankrupcji, no to zostawią mu ten dom podstawowy, te wszystkie inne rzeczy zlicytują, ten kredyt pożyczkowy będzie miał no zniszczony na 7 lat, no ale skasują te pożyczki tym, którzy dawali mu te pieniądze, wyzerują to. No, ta bankrupcja to była zrobiona po to, żeby ludzie nie trafiali do więzień za powiedzmy pożyczane pieniądze, tak jak to się tam działo w XVII, XVIII czy XIX wieku. No i te banki teoretycznie powinny wiedzieć, komu dawać, a komu nie dawać. Średnio te uczelnie, powiedzmy, jeżeli są, rodzina zarabia 60 tysięcy, no to te pożyczki będą gdzieś na poziomie 1,5-2 tysięcy. Niekoniecznie, jeżeli absolwenci skończą te szkoły, no to nie jest powiedziane, że nie będą mieć tych pożyczek nawet w tych uczelniach, które się deklarują, że może być bez pożyczek, no bo sporo studentów może powiedzieć, nie chcę pracować w czasie wakacji, nie chcę pracować po godzinach. No, tego konia doprowadzają do wody, a czy koń się napije, to nie. Z drugiej strony też niektórzy studenci biorą pożyczki, powiedzmy, na komputer czy na jakiś sprzęt, właśnie te pożyczki, te federalne z tych banków komercyjnych. Także że to też jest spora sprawa. No te Ivy League, ta bluszczowa czy czwórka college czy ósemka na dzień dzisiejszy, no to 70% wszystkich nie miała żadnych pożyczek. Także to jest dosyć spore. No, ta reszta to miała około 9 tysięcy na 4 lata. No to też nie jest tak dużo. No ale najważniejsze w tych szkołach to jest to w tych szkołach. No, w Ameryce jest ponad 4 tysiące
uczelni wyższych, czyli po K12, czyli to oni to nazywają kindergarten, do 12 klasy, czyli szkoła średnia, no to też te przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia do 12 roku, liceum, no i później college, no to są 4 lata na bachelor, no a później na magistra to są dodatkowe lata. No to to jest, żeby dostać czteroletnie, ukończyć czteroletnie studia, no to jest ponad 4000 różnych instytucji, tak, ale tak jak mówię, jest od góry do dołu. W Kanadzie jest troszeczkę inaczej, bo w Kanadzie to większość jednak idzie lokalnie, kończy dwuletnie studia, mieszka u rodziców, jeździ tam autobusami, samochodami do tej uczelni 2 lata, no i później dochodzi na te drugie 2 lata, uzyskując 4-letni dyplom. W Ameryce to od razu mają te 17, 18, 19 lat po tym high school, idą na uczelnię na 4-letnie kompletnie. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzin dzin i do następnego codziennego filmiku. Coraz częściej ostatnio monetyzowanego.